Tak więc, cześć siemaneczko, witam was dzisiaj z innej perspektywy. Witam was w kolejnym vlogu na tym kanale. Widzicie, dzisiaj jestem na szufli. Dzisiaj jestem lekkim operatorem szufli, ponieważ no, dalej nie ma roboty, tak jak nie było na początku tygodnia, tak teraz też nie ma. Jest u nas jeden szuflowy, więc postanowiłem, że mu dzisiaj trochę pomogę. Tak więc pokażę wam trochę, jak wygląda moja praca, co tutaj się dzieje. Zmian żadnych nie ma, więc... Tak więc zapraszam was na tego vloga. No tak więc patrzałem sobie w sumie tak dzisiaj w pracy, nie miałem co robić. Patrzałem sobie statystyki. I w sumie nadal brakuje nam te 13 subów, tak więc proszę, jak możecie, zwolnijcie tego suba, dobijmy te 300 subów. Żebyśmy mieli te 300. Będzie to naprawdę duży progres, który zrobiłem. Ponieważ jak wiecie, może większość widzów, którzy mnie oglądają, wiedzą, że nagrywałem vlogi, potem sobie przestałem na jakieś 8 miesięcy. Zacząłem teraz na nowo wstawiać, publikować te vlogi. Staram się robić to regularnie. Mam tam jakieś 4 vlogi teraz na zapas, ponieważ no, te wakacje nie będzie co nagrywać w sumie, co mam nagrywać, jak w domu siedzę, to nic takiego fajnego. Tak więc nagrywam sobie trochę też na zapas, żebyście mieli co oglądać, ponieważ 3 tygodnie będę sam w domu. Dopiero no, 2 ostatnie tygodnie jedziemy do Polski, tak więc dopiero potem zaczną się jakieś vlogi takie z Polski, naprawdę z drogi i w ogóle. Tak więc została jeszcze godzinka pracy i kończymy na dzisiaj. Jeszcze tylko jutro i koniec, wakacje. No a na czym polega moja praca na tej szufli? Dlaczego ja w ogóle jestem na tej szufli? Bez żadnych certyfikatów, jakby ktoś pytał. Nie potrzebuję certyfikatów, żeby sobie na szufli jeździć. Mogę sobie robić tak naprawdę co chcę, abym tylko pracował. Tak więc teraz wam pokażę kilka rzeczy, które poprzestawiałem ze starych aukcji. No, bo tam jeszcze kilka palet połamanych jest, które też zaraz pozbieram, tak więc wam pokażę. Jak tam możecie zobaczyć, no to doszły na firmę 2 nowe autka. Już zdjęcia są zrobione. Teraz zrobić tylko film, ale to pewnie zrobimy jutro. Bo dzisiaj w sumie mi się już nie chce, jak już usiadłem na szufle, to zostaję już do końca dnia na szufli. Zostały mi 2 godziny pracy. Tak więc... Pewnie ten vlog będzie składał się z 2 dni, ponieważ myślę, że dzisiaj nic ciekawego już dziać się nie będzie. Widzicie, tutaj stoi kontener, kolega ściąga plastiki, ale że tak wieje, ten kontener w sumie nie jest mi potrzebny, tak więc zabiorę go, pokażę wam, jak go zabieram, ustawię jakoś kamerę tak, żeby dobrze było widać. Tak więc mam nadzieję, że dobrze to wszystko widać. Telefon się przewrócił. Opa, mamy kontener i go teraz wywiozę. Bo tutaj jest niepotrzebny. I tak do niego nic nie będzie ładował, tak więc odstawię go z powrotem na miejsce. Tutaj te rzeczy pozbierałem właśnie, poprzestawiałem z innego końca tutaj, żeby wszystko ze starej aukcji było w jednym miejscu, żeby nie trzeba było szukać. No, zajęło mi to może dosłownie 20-25 minut, no to pół godzinki może wszystko, żeby to tutaj poprzestawiać. Są to głównie palety, więc odwizna. A szufla, jakby się ktoś pytał, no to to jest po prostu duży widlak. Nic ciekawego, kierownica, tutaj pałąki do przesuwania sobie, no. Tak więc zabiorę was, pokażę wam kilka palet, które są połamane, które będę zbierał. I jak widzicie, już jest 15:45. No, a tak jak tutaj widzicie, są tutaj rzeczy, przepraszam za mój głos, które koledze po prostu pospadały, no.
Zmieszczy się. No i są palety po prostu porozwalane, tak? Jakieś tutaj narzędzia, jakaś skrzynka na narzędzie, takie różne pierdoły. Powinienem to posprzątać, ale w sumie nie chce mi się, bo trzeba wychodzić i te skrzynki pozdejmować, co są z narzędziami. Zostawię to komu innemu. Niech kolega to sobie posprząta. Skoro to tak rozwali. No tak więc. Będę teraz jechał sobie powoli. Jest już godzina 15. Dopiero zaczynam tego vloga, bo dopiero w sumie zaczęło coś się tak dziać. Dzisiaj tylko jedna ciężarówka w sumie była na placu. Tak więc, no lipa totalna, lipa. Naprawdę nie ma nic do roboty. Tak więc, cześć siemaneczko, jestem już po pracy. Dzisiaj kupiłem sobie wędkę. Wyszliśmy sobie ją testować, pada deszcz, więc myślę, że nic nie złowimy. W sobotę pójdziemy na większą wodę. Nagramy wtedy dla was filmik, a dzisiaj taką sobie po prostu porzucamy i zobaczymy, czy coś w ogóle weźmie. Tak jak mówiłem, pada deszcz, więc nie liczę na to, że coś w ogóle złapie. Kupiłem sobie kartę rybacką, tak więc mogę łowić ryby w całej Holandii. Karta w sumie droga nie była, bo kosztowała 50 euro. A wędkę kupiłem po taniości za 10. Łapię sobie standardowo na gumkę, niektórzy łapią na sławik, ja na gumeczkę. Porzucać sobie w weekendy. Taki relaks po pracy. Strasznie pada deszcz, dlatego zaraz zabieramy się do domu. Mam nadzieję tylko, że żadnej żaby tutaj nie złapię. Zaczyna padać coraz mocniej, tak więc zarzucę sobie jeszcze 2-3 razy i lecimy do domu. Tak pada, że już cały mokry jestem, a jestem w bluzie po pracy. Thank you.
taka zła miejscówka, bo trochę wysoko jest i pełno klonów. Tak więc zobaczcie, złapałem glona. Mam nadzieję, że kumeczka puściła. Tak jak mówiłem, zła miejscówka, pełno tutaj glonów jest. Trzeba strasznie uważać, a jeszcze prąd trochę niesie tą żyłkę. Złapał Cosia, to tylko gumka. Teraz poszło aż prawie pod drugi brzeg. Tak więc na dzisiaj koniec, zwijam wędkę, ponieważ zaczyna mocniej padać. Idziemy do domu, żeby moja kamerzystka nie zmokła. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mieliście trochę pracy, mieliście trochę co robię po pracy. W sobotę nagram dla Was na pewno coś lepszego o rybach. Pójdziemy do sklepu rybackiego, kupimy kilka gumeczek. No i od teraz będą też vlogi z ryb. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Zostawcie oczywiście suba, zostawcie łapeczkę w górę. A my widzimy się w kolejnym filmie. Siema!